Film rozpoczyna się żółtą planszą z logo programu Dostępność Plus. Następnie pojawia się napis PKP Polskie Linie Kolejowe Partnerstwo na Rzecz Dostępności. W prawym dolnym rogu pojawia się tłumacz polskiego języka migowego. Stanowi on 1/8 ekranu i tłumaczy treść filmu na polski język migowy. Widok stacji kolejowej Warszawa-Młynów oraz nadjeżdżającego pociągu. Na ekranie pojawia się mężczyzna w średnim wieku w okularach. Jest to pan Rafał Banaszkiewicz, dyrektor projektu w PKP Polskie Linie Kolejowe. Na ekranie prezentowany jest peron z dostosowaniami do osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. ścieżki tyflograficzne, kontrastowe oznaczenia, winda oraz ruchome schody. Kolejno widok stacji metra Młynów. Następnie widok windy w środku wraz z zainstalowanymi poręczami oraz przyciskami z oznaczeniem w alfabecie Braille'a. Następnie widok peronu z zainstalowanymi ławkami również dla osób z niepełnosprawnościami. Następnie prezentacja stacji kolejowej Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz usprawnień zastosowanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Na koniec filmu wyświetlona jest żółta plansza z napisem PKP Polskie Linie Kolejowe jest partnerem w ramach programu Dostępność Plus Partnerstwo na Rzecz Dostępności. To zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń programu Dostępność Plus. Więcej informacji na stronie programu dostępnościplus.gov.pl. Poniżej logo programu Dostępność Plus oraz napis materiał został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie Successibility – Zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus. Pod napisem logotypy Funduszy Europejskich Rzeczpospolitej Polski, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Unii Europejskiej. PKP Polskie Linie Kolejowe to zarządca infrastruktury kolejowej. Przede wszystkim zajmuje się bezpieczeństwem w prowadzeniu ruchu kolejowego oraz zarządza peronami tak ważnymi dla pasażerów, którzy korzystają z tej kolei. Z naszych rozwiązań skorzystają osoby niepełnosprawne, osoby ograniczonej możliwości poruszania się, osoby niedowidzące, ale również matki z dziećmi, które muszą skorzystać chociażby z wind, żeby dostać się na perony. Generalnie nasza infrastruktura kolejowa w ramach prowadzonych inwestycji służy do ograniczenia barier celem wykorzystania jej przez wszystkich pasażerów. Innowacyjność PKP Polskich Linii Kolejowych to także kompleksowe rozwiązania, czyli budowa tzw. centrów komunikacyjnych umożliwiających podróżnym o ograniczonej możliwości poruszania, korzystania zarówno z kolei, jak i innych środków transportu, jak linia metra, czy linie autobusowe, czy linie tramwajowe. W ramach budowy przystanku Warszawa-Młynów wybudowaliśmy 4 windy, które umożliwiają osobom o ograniczonej możliwości poruszania, jak również rodzinom z dziećmi i wózkami do łatwego dostępu bezpośrednio na perony z ciągów komunikacyjnych przy dwóch stronach ulicy. Na poręczach zostały wykonane oznaczenia w alfabecie Braille'a, jak również na schodach oznakowanie dla osób niedowidzących. Na peronach mamy dostosowaną małą architekturę również do możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne, tak jak w tym wypadku przez osoby na wózkach, w tym również oznakowanie dla osób niedowidzących. W mniejszych miejscowościach, takich jak Dąbrowa Górnicza, również stosujemy rozwiązania poprawiające dostępność dla osób ograniczonej możliwości poruszania, takie jak nowoczesne windy, nowoczesne nagłośnienie, ścieżki prowadzące czy oznakowanie dla osób niedowidzących. Korzyści z wprowadzenia innowacyjności to przede wszystkim umożliwienie wszystkim możliwości korzystania kolei, również osobom niepełnosprawnym oraz osobom ograniczonej możliwości poruszania. To oczywiście również zwiększenie bezpieczeństwa tych osób podczas korzystania z kolei oraz komfortu podróżowania.